Każdego dnia smutek chce wkraść się do naszej duszy. Powodem tego smutku jest wiele problemów osobistych, rodzinnych, problemy w pracy, problemy finansowe, choroba, śmierć kogoś bliskiego i w końcu grzech. Trzecia niedziela Adwentu nazywana jest Niedzielą Radości, Gaudete. Jakie są źródła prawdziwej radości? Jak walczyć z tym smutkiem, który wkrada się codziennie do naszego życia? Słowo Adwent pochodzi z języka łacińskiego i oznacza przyjście. O jakim tutaj przyjściu jest mowa? To pierwsze przyjście oczywiście jest nawiązaniem do przyjścia Chrystusa 2000 lat temu w Betlejem. To ostateczne przyjście Chrystusa nastąpi na końcu świata. Ale przyjście Chrystusa następuje też każdego dnia w naszym życiu. I to jest właśnie powód i źródło naszej radości. Więc jakie są te źródła prawdziwej radości? Tym pierwszym źródłem radości jest Chrystus, który przychodzi do nas w modlitwie. Liturgia trzeciej niedzieli Adwentu wzywa nas, abyśmy się nieustannie modlili. Święty Paweł z pierwszego listu świętego do Tesaloniczan wzywa nas: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Więc modlitwa jest źródłem radości, ponieważ Chrystus przychodzi do nas w czasie tej modlitwy. Kolejnym źródłem naszej radości jest Słowo Boże. To właśnie Pan Bóg w Słowie Bożym dodaje nam otuchy, nadziei i ostatecznie daje nam radość. To Słowo Boże możemy słuchać każdego dnia. Możemy sięgnąć po Pismo Święte i możemy doświadczać właśnie tej Bożej radości wynikającej ze Słowa Bożego. Również w Ewangelii święty Jan Chrzciciel przebywa na pustyni, a więc słucha Słowa Bożego, modli się. Więc pustynia w czasach Jana Chrzciciela to było miejsce, w którym ludzie słuchali słów Boga, modlili się. I to było powodem także tej duchowej radości. Kolejnym źródłem radości są sakramenty, szczególnie Eucharystia. Eucharystia daje nam radość z przyjmowania Chrystusa do swojego serca. Sakrament pojednania jest źródłem radości, ponieważ sam Bóg przebacza nam nasze grzechy. I właśnie Jan Chrzciciel w Ewangelii z trzeciej niedzieli Adwentu wzywa nas: prostujcie drogę Pańską. Powtarza tutaj słowa za prorokiem Izajaszem, a więc wzywa nas Jan Chrzciciel do nawrócenia. I zawsze nawrócenie jest powodem do radości. Nawrócenie szczególnie może nas dotknąć w sakramencie pokuty i pojednania. I ten czas przed świętami Bożego Narodzenia jest doskonałą chwilą, aby pojednać się właśnie z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania i osiągnąć tą prawdziwą radość.
Kolejnym źródłem naszej radości jest pomoc bliźnim. I w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza czytamy, że sługa Pański przychodzi, aby głosić dobrą nowinę ubogim, aby opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę. I my właśnie za przykładem sługi Jahwe możemy też nieść radość innym poprzez pomoc różnego rodzaju. Nie musi to być pomoc finansowa, wystarczy porozmawiać z kimś, wystarczy nieraz się uśmiechnąć, dodać otuchy, może odwiedzić jakąś chorą osobę, która jest samotna. Jest wiele sposobów na to, aby pomóc bliźnim i osiągnąć w ten sposób tą właśnie głęboką radość. Panie Jezu, w tej trzeciej niedzieli Adwentu zachęcasz nas, abyśmy doświadczali prawdziwej radości, którą Ty jesteś. A tą radość możemy między innymi osiągnąć poprzez modlitwę, bo Ty właśnie przychodzisz do nas w modlitwie. Możemy osiągnąć tą radość poprzez Słowo Boże, bo właśnie Ty, Panie Jezu, przychodzisz do nas w Twoim Słowie. Tą radość głęboką możemy osiągnąć poprzez spotkanie z Tobą w sakramentach świętych, szczególnie w Eucharystii i w sakramencie pojednania. I tą radość możemy też osiągnąć poprzez pomoc bliźnim, ponieważ możemy spotkać Chrystusa przychodzącego do nas również w tej drugiej osobie.